Dobrze się zobaczyć, bo po 10 latach. Byłem w pracowicy bardzo strasznie. A, ty wiesz. To nie masz ogrzewania? Czy ci wyłączyłem, bo nie zapłaciłeś rachunku? Nie, nie mam, że wiesz co, on taki mam grzejnik olejny. Wiesz co, grzeba, ale dzisiaj nie włączyłem. No i tak. Gdzie masz to studio? W tym samym miejscu, co kiedyś? Tak. Cały czas tam samo, tak? W tym samym miejscu. No, fajne miejsce. Z widokiem na Nowy Jork, jak chyba był. No teraz już budynki są. Zbudowali coś, tak? Jurek Kubina jest twoim przyjacielem? No, to jest bardzo dobry znajomy, tak. Bo wyście kiedyś byli w tym samym budynku, on teraz się przeniósł, rozumiem, ale... On wyniósł się w ogóle. Kiedyś byliście w tym samym budynku, bo ja kiedyś ciebie sfotografowałem i jego w jeden dzień. No, no, bo ja mieliśmy pracownię na Greenpoint, a później ja się wyniosłem na ten, a on wyjechał. To tam sobie. Rozumiem. Widzę twoje piękne portrety na Facebooku. A zacząłem malować, tak. Wiesz. Kiedy będziesz miał wystawę? No ja myślę, że na jesień będę gotowy. Na jesień? To jest długi proces. Autoportrety na dużych formatach. Teraz wszystko się roz... Będzie 107 etków? Nie. Ale będzie... Myślę, że taka... Zobaczymy. Opowiedz coś o tym tutaj. A ja nie widziałeś jeszcze? Nie, znaczy nie widziałem. A można by do ciebie do pracowni przyjechać, jak malujesz te portrety? Na wiosnach będzie cieplej. Jak ty to robisz? Słuchaj? Ja mogę przynieść swój piecek elektryczny, jak coś. Jak ty to robisz? Tam się patrzysz, gdzie ja widzę. Jak ty to robisz? Do lustra się patrzysz, czy w pamięci malujesz? Nie, ja robię takie zdjęcie, bo jakie drukuję, a później to tak wisi wszędzie. I to wiesz, i na zasadzie... To one są i tak za bardzo, wiesz, takie szczegółowe, ale to jest po to, żeby się, wiesz, rozmalować. A później to pójdzie już na żywioł. Kiedy miałeś wystawę w 2008-2009, to powiedziałeś mi, że będziesz malował akty Elżbiety. Na razie o tym nie myślę. Na razie robię, to jest inny czas. To jest pewne portrety, tak? Myślę, tak, o autoportretach, bo wiesz, to jest dobry moment, żeby, wiesz, po tej całej zarazie, wiesz, jakoś tak spojrzeć na siebie, wiesz, z tej strony takiego, wiesz, kryzysu psychicznego i, wiesz, moralnego. Mówię z całym społeczeństwem, bo dla mnie jest kilka tragedii, co się dzieje. Rozumiem, to jak oglądniesz wystawę, to ja się jeszcze przyczepię do ciebie jeszcze raz, dobra? I powiesz mi, co myślisz o tym. Dziękuję. Okej. Co jest to, jajko? Jajko?